Yo, siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jestem w pełnej zbroi, gotowy do wyjazdu. Tak, jadę dzisiaj, słuchajcie, sobie znowu w teren. A jadę w teren nie bez przyczyny, słuchajcie. Aura jest wspaniała, jest 9 stopni na dworzu, więc jak tu nie wsiąść na swojego e-bike'a i nie ruszyć w trasę, prawda? Po mojej prawej stronie, a waszej lewej, jak i też, jak zauważyliście pewnie w tytule, dzisiaj będę testował nowy nabytek, kask rowerowy UBEX. Tak, powiecie, kurczę, Marcin mówi, że nigdy w kasku nie będziesz jeździł. Spełniam wasze marzenie, słuchajcie, będę jeździł w kasku. Słuchajcie, przez zupełny przypadek ten kask oto wpadł mi w ręce, ponieważ szukałem zupełnie czegoś innego. Kask, który nabyłem, słuchajcie, no to jest kask firmy UBEX, to jest niemiecka firma. Jest niesłychanie leciutki, bardzo leciutki. I dodatkowo, słuchajcie, pokażę wam bliżej. Jest bardzo leciutki w środku, dopasowany jest, słuchajcie, idealnie leży, super na mojej dyńce, że tak powiem. Co najlepsze, słuchajcie, tutaj ma blendę. I to mnie właśnie skusiło, żeby kupić sobie blendę, czy jak tam się mówi, no blenda chyba, tak? No, takie okulary, powiedzmy, no, obniżane. Bardzo fajna rzecz, z tego względu, że spójrzcie, ja jako okularnik, no wy też okularnicy pewnie jak jeździliście, czy to we mgle, przeważnie we mgle, czy to w małym jakimś takim deszczyku a la mrzawka, wiecie co się ze szkłami dzieje okularowymi, prawda? Zawsze w kieszeni potrzebna jest chusteczka, tudzież jakaś inna szmateczka. Jedziecie przez chwilę i przecieracie. Normalnie jak jest mgła, to co chwila szkła są tak zaparowane, że po prostu nic nie widać. A blenda, zobaczcie. No jeszcze nadmienię tylko, że w tym kasku okulary, kurczę, słuchajcie, takie grube jak ja mam, widzicie. Te boczki to są grube, bo niektórych przeszkadza strasznie. Zakładacie i po prostu to wam się razem z okularami rusza. Tu jest na to miejsce, nie ma, nic nie przeszkadza. Generalnie, no i właśnie jeżeli chodzi o tą blendę, nie? Cyk, sobie zasłaniamy elegancko i już jedziecie i wam tam mgła na przykład, nie? Posiada tutaj na tej blendzie, powiecie, ale tutaj nie będzie nic widać. No nie wiem, przetestujemy, zobaczymy. Jedna sprawa, druga sprawa, w zimie, słuchajcie, ściągnę na razie. W zimie, słuchajcie, jak się jedzie na rowerze, nie każdy z was oczywiście w zimie jeździ, prawda? Strasznie wiatr wieje w oczy i łzawicie cały czas, prawda? A tu ponoć sprawdza się to lepiej. No i skusiłem się, kupiłem. Zobaczymy, jak tym się będzie jeździć. Dodatkowym takim małym atutem jest tutaj, słuchajcie, zobaczcie, lampka z tyłu głowy, że jak jedziecie, ona może się palić, może też migać. I sobie jedziecie i z tyłu jesteście dobrze widoczni. No taki mały gadżet, ale jakże wspaniały, prawda? Od teraz, zgodnie z waszą wolą, Marcin jeździ w kasku bezpiecznie, chociaż ja zawsze twierdziłem, że nigdy w kasku nie będę jeździł, no ale widzicie, ludzie się zmieniają, no i ja będę też jeździł, więc zakładam mój nowy nabytek. Fajne to jest w ogóle zapięcie, słuchajcie, jak ono się tutaj, no tak, bardzo fajne, cyk, można przeregulować, fajnie się odpina, jeden naciśnięcie i odpięte, także dobra, bez zbędnych gadań, Marcelek. Zakładam kask i lecę. Rower czeka. Powiem wam, że fajnie się jedzie w tym kasku. Jak zasunę blendę, to nie czuję tego wiatru tak, nie? Generalnie jest fajnie. Zobaczcie, co się stanęło się. No, zobaczcie. Kapeć. Ale co tu się stanęło? Może tylko zeszło powietrze. Zaraz zobaczymy. Akurat tutaj jest takie, tam zjazd jest na bok, więc zjeżdżam. No i teraz zobaczycie na tym przykładzie, jak zmieniamy dendeczkę przy Alpine 8. Jeżeli coś takiego się stanie, jeszcze sprawdzę, bo być może powietrze mi uchodziło dłuższy czas, bo przed samym wyjazdem dopompowywałem powietrza i może się tak zdarzyć, że po prostu czasem tak jest po dopompowaniu, że zaworek nie trzymał i po prostu powoli spuszczał, ale to zbyt mocno zeszło, żeby tak było, więc zaraz zobaczymy. Dobra, działamy. Zestaw Hany Montany, jak to mówi Łozap. Marcel ma wszystko, zestaw łatek, dętki, wszystko, zawsze trzeba mieć przy sobie. Wiecie, to już dawno nie złapałem koła, że tak powiem. Dobra, spróbujmy
Wiecie co, na razie tak. Ściągnę sobie sakwy. Cyk. Pompeczka mnie wypadła. No zobaczcie, trochę się napompowała, ale obstawiam, że coś jest nie tak. Zaraz jak siądzie całkiem na dół, znaczy, że dętka przebita. No nic, będziemy wymieniać. Nie, leży, wymieniamy. Dobra. I teraz, słuchajcie, przydają się rogi właśnie do tego celu. Wywracamy gada do góry nogami. O! Musimy wypiąć teraz linkę. To tak. Patrzcie, tyk. Ona już jest wypięta. I już mamy wypiętą. I pozostaje tylko odkręcić koło. I teraz użyję bardzo specjalistycznego klucza. Widzicie? Tak jest. No, nie mam innego, więc muszę, o tak. To samo zrobię z drugiej. Muszę pamiętać, że podkładki są niebieska z lewej, zielona z prawej. Niebieska, tam gdzie linka. Pamiętajcie, niebieska, tam gdzie linka, to się nie pomylimy. Linkę wyciągniemy z mocowania. O! Mamy już uwolnioną i teraz pozostaje tylko wyciągnąć. Czekajcie, wiecie co? Ja sobie rękawiczki założę. Okej. I kółko zdjęte. 2 minuty roboty. Dobra, idziemy tam dalej, będziemy zmieniać. Zestaw do zmiany. Marcel zawsze ma łyżeczki plastikowe i jedziemy. Zapasowa jest. Teraz ją założymy. Nie lubię w rękawiczkach robić, nie wiem jak wy. No ale dziś jest mokro, więc teraz obejrzymy sobie tą dętkę, co tam się stanęło. Ale dobra. Jedziemy, wywijamy. Ciach, ciach, dziś jest mokro, to powinno być łatwiej. No, wsadziłem z powrotem. Aha. Cyk, fuch. Cyk, fuch. No właśnie. I zobaczymy, co się stanęło. Teraz nadmucham delikatnie, żeby zobaczyć. Gdzieś tutaj. O! Tu jest dziurka, w tym miejscu. Wy tego nie zobaczycie, ale taka jest taka jakby... Słuchajcie, na szwie. Na szwie. Teraz obadamy to miejsce mniej więcej. Czyli było tak. Czyli gdzieś tu. W tym miejscu. Trzeba obadać, weźmy najlepiej nożyczką. Czy coś tam się wbiło? Nie, po prostu... Po prostu się mnie wydaje, że... No, coś było nie tak. Dobra, zakładamy nową. Tyk, fuch. Trochę napompujemy. O, chodzi. A, siedzi. Zakręcimy, żeby nam nie uciekło. I teraz sobie ją tam utykam. Niech to wchodzi. O, sobie wlazłaś. Elegancko. No to co? Nanizamy teraz. Tu sobie wchodź. Żeby nie przyszczypać, nie? Marcel, znowu rękawiczek nie założyłeś. Trudno. Co ja zrobię? No. Coś się na to poradzę. Najpierw poślinić. No, teraz przyda się druga. I cyk, i siedzi.
Teraz warto sprawdzić, czy wszystko ok leży, ale ona chodzi tak ciasno w obręcz, że na pewno tam nie wyskoczy bokiem, jak to miało miejsce na przykład w kancie, tak mam tam, gdzie mam te szerokie opony, to jest masakra. Dobra, zakładam na rower i tam będę już dopompowywał. Delikatnie, żeby nie uszkodzić. O, ładnie na łańcuszek weszło. Tarcza musi wejść, super. O, i leży, nie? Tak? Super. Tak jest. Ułożyło się wszystko, więc dokręcamy. Specjalistyczny klucz. Marcy, jesteś nieprofesjonalny. No co ja zrobię, no. Tak mam, no. Tak, wiecie, jechałem, kurde, jadę. I nagle tak czuję, że wiecie, rower tak jakby tył mi uciekał, nie? Mówię, co jest, kurde? Tam patrzę między nogi, jakkolwiek by to zabrzmiało, a tam dupa, nie? Kapciuch totalny. Dobra, starczy. To jest ta strona. Teraz zakładamy przewodzik. Znaczy ten... No. Linkę. Siedzi. Oczywiście teraz będzie trzeba sprawdzić ustawienia na znakach, nie? Ale myślę, że będzie ok. Gdzieś ktoś obciera. No jest. Pompujemy. Trochę trzeba się na dymać pompką teraz, no ale coś, życie. Dawno już nie złapałem gumy, wam powiem. Dobra, stawiam go na koła i dopompuję na koła. Dobra, dopompuję zaraz, a sprawdźmy sobie teraz, jak tam wygląda sytuacja ze znakami. Zanim spojrzymy, to trochę poprzestawiamy, żeby się tam wszystko ułożyło, nie? Jak należy. No dobra, jedziemy, pyk, pyk, pyk. No i jest bardzo rozjechana. Widzicie? Zobaczcie. Nie wiem, czy to zobaczycie. Jest bardzo rozjechana. O tak, może cień zrobię. Czyli muszę ją podciągnąć. No to podciągam. No i dobra, zobaczcie. Po regulacji jest fajnie. Także widzicie, po każdej zmianie opony, opony, dętki, czy jakiejkolwiek przyciąganiu linki z zaczepu, trzeba robić korekty. Jeszcze pewnie podczas jazdy też porobię korekty i zobaczymy. Dobra, pompuję koło i lecimy dalej. Także widzicie, cała operacja wymiany nie różni się praktycznie niczym od wymiany w zwykłym kole. No mi to zajęło 20 minut, w tym z 8 minut sam ustawianie kamery na tym małym statywie. No niestety tak wyszło, nie? Jeszcze sobie tam dętkę tamtą podkleję, słuchajcie, i niech się sklei, bo różnie to bywa. Może drugi raz złapię, różnie to bywa. Raz tak miałem, że dwa razy w jednej trasie złapałem gumę. No i po prostu był problem, nie? Wymiana tutaj jest bardzo prosta. Szczególnie jak mam takie sakwy, jak widzicie. Moje wcześniejsze filmy, kiedyś to złapałem gumę, no, miałem silnik 1000 W, silnik z tyłu. No to tam była operacja dosyć ostra, bo ja tam jeszcze miałem na bagażniku zamocowany kufer przykręcony, także musiałem ten kufer odkręcić, bo nie szło roweru do góry nogami położyć, bo te koło ciężkie. No, sakwy to ściągnąłem, ale tam wymiana była dużo bardziej czasochłonna niż tutaj, nie? Tutaj to jest baja, po prostu baja. Dobra, by nie zanudzać, słuchajcie, składam to wszystko, wspinam i jedziemy dalej, bo dzisiaj musimy robić test, a nie film instruktażowy, jak wymienić dętkę w rowerze, nie? Słuchaj, jeżeli jesteś zainteresowany elektryfikacją swojej maszyny, tak jak ja to zrobiłem ze swoją, wahasz się, nie wiesz co kupić, nie wiesz gdzie kupić, nie wiesz co kupić, to zapraszam Cię na stronę akubike.com, znajdziesz tam fajne zestawy, znajdziesz tam baterie, akcesoria, wszystko co potrzebujesz do elektryfikacji swojej maszyny w bardzo atrakcyjnych cenach, bardzo atrakcyjnym systemie ratalnym. Kupujesz dzisiaj, najpóźniej jutro masz to u siebie, ponieważ mają wszystko chłopaki na magazynie. Nie czekacie z realizacją zamówienia przez kilka tygodni, jak to ma miejsce w innych firmach. Wiem to z autopsji niestety. Także nie ma się co zastanawiać, jeżeli jesteś zdecydowany lub niezdecydowany, to ja Ci mówię, wchodź na stronę, zamawiaj zestaw, jaki Ci pasuje. Potem czekasz 2-3 dni, przyjeżdża kurier, odbierasz paczuszkę, walisz w garaż 2 godziny i masz fajny sprzęt do jazdy, a naprawdę warto. Naprawdę warto, bo kto chociaż raz przejedzie się elektrykiem, nigdy z tego nie zejdzie. www.akubike.com. Serdecznie zapraszam.
świetnie się jedzie, słuchajcie. Nie ma żadnego dyskomfortu, jeżeli chodzi o użytkowanie właśnie tego kasku. Przyzwyczaić się tylko muszę, słuchajcie, do tego, że no, mam przed oczami tą blendę, nie? Ja cały czas widzę tutaj ten nosek, o ten tutaj blisko. No ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że pojeżdżę sobie jakiś tam czas. Także ten kask na pewno zagości u mnie na głowie na dłużej. No i przede wszystkim, słuchajcie, jest wygodny i to jest właśnie jego zaleta, naprawdę wielka zaleta. Dobra, cisnę powoli do domu, bo zimno, kurde, się zrobiło. Nie ma co, taki krótki wypadzik. W jednym z następnych odcinków będę robił taki specjalny stelaż, słuchajcie, do trafika, nakładany na siedzenie, żeby, wiecie, nie robić środka specjalnie pod spanie, tylko po prostu modyfikacja taka nakładana na siedzenia. Zobaczcie, zapraszam serdecznie Was na następne odcinki. Będę powoli wchodził w takie coś, jak to się nazywa, biwakowanie samochodowe. O, oczywiście z rowerem w tle, bo rower będę zabierał ze sobą. Będę jechał w pewne określone miejsce i po prostu wypakowywał i sobie tam jeździł po okolicy, tak jak mieliście okazję ostatnio zobaczyć, jak byłem właśnie, byłem na Bogdance, a potem na Sitnicy. To są tereny Drawieńskiego Parku Narodowego i tam właśnie sobie jeździłem na pętlizatą. Tam są jeszcze dwa takie szlaki, też bym chciał je sprawdzić, więc na pewno pojedziemy w te rejony tak samo. Kiedy? Nie wiem, myślę, że niebawem, ale to jest temat na inny odcinek. Kończę, bo głupio wyglądam z tą kamerą, trzymają w ręku, się ludzie na mnie patrzą, mijają czasami. Mniejsza o to. Dobra, przejadę jeszcze kawałek. Trochę już przejechałem w tym kasku, słuchajcie. Powiem Wam, że super sprawa. Zobaczcie, jadę pod słońce. Nie wiem, czy to widzicie. Patrzcie. Okulary. Nie ściemniały. Ja mam okulary samościemniające pod wpływem promieni słonecznych, słuchajcie, i one nie ściemniały. Jest elegancko po prostu. Przegenialnie w tym momencie, no. I to mi się podoba, jak dla mnie, jak znalazł. No już się przyzwyczaję, słuchajcie, bo ja generalnie, no, nie lubię jeździć w kasku. Nigdy nie lubiłem, ale mówię, one mi nigdy nie pasowały, ale wiecie, używałem takich, no, troszeczkę, tak powiem, tańszych, no. No, ale jak znacie moją zasadę, na tanie mnie nie stać, kupiłem troszeczkę droższy, no, ten kask troszeczkę kosztuje, ale wygoda, powiem Wam, jest przeidealna, no idealnie. Dobrze leży, fajnie można go podregulować, jest z tyłu taka regulacja, ja Wam pokazywałem go, no, zaraz Wam pokażę, czekajcie, ściągnę go. Jest takie pokrętło, słuchajcie, tutaj sobie możemy regulować, dopasowujemy sobie do czaszki, że tak powiem, ten kask, no jest po prostu przewyśmienity. Pozwólcie, że go założę, żeby okulary nie ściemniały, bo nie chcę, żeby mi ściemniały. Dobra, na razie go nie będę zapinał, założę sobie tą blendę. No i powiem Wam jeszcze jedną zaletę tego kasku. Pogodę mam teraz, jaką mam. Jadę sobie, słuchajcie, drogą, droga jest mokra. No, roztopy i te sprawy. No i miałem je, te ciężarówki z tymi cholernymi kłodami drzewa, wiecie. I zapierdziela taki koleś. I wiecie, jak mija Was ciężarówka, jak jest mokro. Ciągnie za sobą chmurę wody w postaci takiego pyłu, nie? No i normalnie, jak zawsze jadę, to zawsze człowiek zamyka oczy. A tutaj, słuchajcie, elegancko, chmura poszła oczywiście. Okulary czyste, poszło wszystko na tą szybkę z przodu, co mam. I elegancko. Ja nawet jej nie wycierałem w tej chwili jeszcze, nie? Jest spoko luz. To jest taka zaleta tego... No, zaleta tej blendy. Chyba dobrze mówię o tym, że to blenda, no. No, przewyśmienicie jest, słuchajcie. A stanąłem sobie teraz na chwilkę tutaj, bo kurczę, jest cholernie zimno, a znowu się źle ubrałem, kurde, jak zwykle. No, jak zwykle, Marcin. No, co ja poradzę, no tak jest. Także jeżeli zastanawiacie się nad jakimś takim kaskiem rowerowym troszeczkę lepszym, to ten Uvex, tutaj macie nazwę, na dole Wam puszczę teraz nazwę dokładnie, jak się nazywa ten kask. No, to dostanie praktycznie wszędzie, w różnych rozmiarach i są tam kilka kolorów. No, mi się czarny akurat podoba, to sobie kupiłem czarny. Takie zielonkawe są troszeczkę tańsze, no ale ja chciałem czarny, no. Ja chcę, to coś mam po prostu. Fajny kask, naprawdę polecam. Szczerze polecam. Przetestowany, jeszcze oczywiście będę w nim jeździł już teraz cały czas. Widzicie, człowiek się zmienia, no i ja też się zmieniłem. Wcześniej mówiłem nie, teraz mówię tak. Także nigdy nie mów nigdy. Chociaż ja czasami mówię nigdy, ale jak widzicie, nie wolno tak mówić. Nigdy nie mów nigdy.
Dobra, słuchajcie, na tą chwilę będziemy już kończyć. Chciałem wam tylko właśnie pokazać, że Marcelek się zmienia, zaczyna iść w bezpieczeństwo i kupił sobie kask. Także będę teraz jeździł, mam nadzieję, że nie będziecie już mnie tam dajcie, że tak powiem, w komentarzach za to, że jeżdżę niebezpiecznie i robię dla was testy. Będę jeździł bezpiecznie, nie krzyczcie na mnie, że mam złe rękawiczki, po prostu no, używam rękawiczek z Castoramy, bo je lubię. No, wiecie dlaczego, no, już powtarzałem to nieraz. One są po prostu fajne, ciepło się w nich jedzie i nie potrzebuje nic lepszego. Także polecam wam rękawiczki, za chyba 8 zł teraz kosztują w Castoramie. Są super, są po prostu przesuper. O, o te, dokładnie o te. Firmy Cite. Takie najzwyklejsze, słuchajcie, takie, widzicie. Ciepłe, eleganckie. Słuchajcie, będziemy kończyć już dzisiaj. Jeżeli jesteś nowym oglądaczem, to zasubskrybuj kanał. Koniecznie kliknij w dzwoneczek, będziesz powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale i widzimy się w kolejnych odcinkach. A jak ci się podobało, to po prostu postaw mi kawę. Link masz w opisie. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!